Polsce od 25 lat rodzi się coraz mniej dzieci. Kiedyś prawie każda wieś miała swoją szkołę. Dziś są one likwidowane, bo samorządy nie chcą utrzymywać placówek, do których chodzi kilkudziesięcioro uczniów. Tak też miało być w Brzostowej Górze na Podkarpaciu. Wójt chciał zamknąć tę szkołę i przewozić dzieci kilka kilometrów do większej placówki. Szukał oszczędności w samorządowej kasie. Jeżeli uważam, że jakąś pulę środków można w bardziej sensowny sposób wydać, no to dlaczego już tego nie robić? Te pieniądze w końcu nie są gdzieś tam wyprowadzane z tej gminy, tylko one w tej gminie pozostaną. Czy to pozostaną w postaci chodnika, czy w postaci, nie wiem, zatoki autobusowej, placu zabaw. Jak jeden mąż krzyczycie, Alberci! Alberci! Nie! Ja liczę, wy krzyczycie, no! Ale dla mieszkańców tej wsi szkoła to nie tylko budynek edukacyjny. To przestrzeń publiczna, miejsce spotkań, zabaw i głosowania w wyborach. Integrujemy się w tej szkole, spotykamy się z rodzicami. Jest takie nawiązanie bliższych kontaktów, współpracy. Dużo imprez organizujemy wspólnie, także tutaj bardzo dobrze się czujemy. Te mieszkanki Brzostowej Góry postanowiły uratować szkołę. Zawiązały Stowarzyszenie Lokomotywa, które przejęło od gminy prowadzenie placówki. Jako rodzice musieliśmy coś zrobić, żeby po prostu poprawić, żeby dzieci się czuły pewni, spokojni w tej szkole, żeby nie było cały czas, że wisi nad nami widmo zamknięcia. Rodzice chcieli, zabiegali o to, żeby po prostu dzieciaki chodziły i uczęszczały do tej szkoły, którą po prostu mają i taką ładną, prawda? Duży budynek i ładny. Praca w stowarzyszeniu to najlepsza lekcja demokracji lokalnej. Trzeba nauczyć się pracy w zespole, argumentacji, rozdzielania zadań i likwidacji nieufności, która często się pojawia, kiedy zaczyna się coś nowego. Przedstawialiśmy mieszkańcom i rodzicom i nauczycielom różne argumenty, które no, przemawiały, również pozytywne przykłady z Polski, gdzie takie szkoły już działają i sobie świetnie radzą. I również pokazaliśmy, że stowarzyszenie może robić jeszcze więcej niż gmina, ponieważ są środki, są dotacje, po które może stowarzyszenie sięgać na rozwój szkoły, a gmina o niej nie może. Stowarzyszenie mogło na przykład napisać unijny projekt dotyczący dzieci w przedszkolu. Lokomotywa zdobyła 100 tysięcy euro i od 2 lat prowadzi zajęcia dla maluchów. Jest dodatkowy etat dla nauczycieli i dodatkowa praca dla jednego z rodziców. Dużo na przykład dowiedziałam się na temat projektów unijnych, co wcześniej to faktycznie nie miałam żadnego pojęcia na ten temat, tak, pisania go, rozliczania. Także nauczyciele musieli się w tej szkole czegoś nauczyć. Stracili część zawodowych przywilejów, a ich pracodawcą zostali rodzice uczniów. Musieliśmy nauczyć się gospodarowania swoim czasem również, ponieważ pracujemy teraz dłużej dydaktycznie. Mamy etaty dydaktyczne 24-godzinne plus 40-godzinny tydzień pracy, wobec czego musieliśmy jakoś ten czas swój rozłożyć również tutaj, realizować te zadania, które kiedyś być może realizowaliśmy gdzie indziej. W tej części Polski bardzo trudno o pracę. Kiedyś ludzie utrzymywali się z rolnictwa, pracowali w dużych zakładach, które zwolniły dużą część załogi. Stowarzyszenie to dla nich szansa. Też to jest szansa dla nich takiej pewnej aktywizacji, bo to też można też dać jakiś taki początek ich takiej ruszenia się z domu, prawda? Że coś robimy więcej, a to też takie dobre podwaliny do ruszania pracy i wyjścia. Szkoła okazała się więc dobrym miejscem na lekcje i dla młodych, i dla starszych. Nagrodą są nie tylko dobre stopnie, ale i atmosfera, której nie można kupić za żadne pieniądze. To jest szkoła, ale tak jakby, no, rodzina duża. Każdego roku w tej części Polski likwiduje się małe szkoły. Nie zawsze rodzice chcą angażować się w pracę społeczną, nie zawsze wierzą, że taka praca ma sens. Brzostowa Góra to przykład, że wiara i optymizm, jak mawiają Polacy, góry przenoszą, ale i dają też całą górę satysfakcji.